Słuchajcie, na dzisiaj kolejny, na pewno jeszcze nie ostatni w tym sezonie, wzór ażurowy. Wzór, który możecie wykorzystać na wszystkie Wasze projekty, to znaczy możecie go dziergać w okrążeniach lub tak jak ja będę dziergała dzisiaj z Wami na dwóch drutach w rzędach. Tak wygląda jego prawa strona i tu chciałabym od razu powiedzieć, że ten odstęp pomiędzy tym głównym raportem możecie zrobić mniejszy albo, znaczy węższy albo szerszy. Ja tutaj to, co z Wami będę dzisiaj dziergała, zrobiłam tylko dwa żeberka, jak widzicie. Tu są trzy. Możecie tutaj to regulować sami sobie i zrobić tak, jak Wam się to najbardziej podoba. Tak wygląda jego lewa strona. Oczywiście mam znowu przygotowany szkic dla Was. I tutaj na szkicu są pokazane wszystkie rzędy, to znaczy od 1 do 16. I tak, mamy liczbę oczek podzielną na 6. To są te oczka, które są tutaj, ten raport, który jest tu zaznaczony w tym czerwonym kwadraciku. Plus 3 oczka przed raportem, plus 2 oczka brzegowe, które nie są tutaj zaznaczone. Na wysokość jest tu według wzoru, tak jak wzór robiłam i sobie tutaj zaznaczyłam, zrobiłam ten przykład dla Was z 16 rzędów. Wy możecie, tak jak powiedziałam, zrobić go z 14, wtedy macie tutaj tylko te dwa żeberka. Wszystkie rzędy parzyste przerabiacie na prawo, to znaczy robimy ściegiem francuskim. Przepraszam, co ja opowiadam, wszystkie rzędy tutaj na prawo, my jesteśmy jeszcze na dole. Robicie na lewo, wszystkie rzędy parzyste robicie na lewo. Tu jesteśmy, popatrzcie, w 9 rzędzie i tu robimy francuskim ściegiem, to znaczy 9 prawe oczka, 10 prawe oczka, 11 prawe, 12 prawe, 13 prawe, 14 prawe oczka, 15 prawe i 16 lewe. To wtedy Wam tutaj powstaje taka mała przerwa pomiędzy tym żeberkiem a rozpoczęciem wzoru. I tak jak powiedziałam, możecie to zakończyć po dwóch żeberkach, to znaczy w 14 rzędzie robicie wtedy te lewe oczka. Na niebiesko są zaznaczone prawe oczka, zielone to są narzuty i tutaj te strzałki oznaczają 3 oczka razem, pod tylnią ścianką, ale z tym, żeby środkowe leżało na wierzchu. To Wam pokażę dla tych, którzy nie znają tego wideo, nie byli na moim, są pierwszy raz na moim kanale. Jeżeli robicie w okrążeniach, nie macie tych oczek przed raportem, jak również nie macie oczek brzegowych. Robicie tylko to, co jest w kwadraciku, to znaczy nabieracie tylko liczbę oczek podzielną przez 6. Natomiast rzędy parzyste przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Jak już dochodzicie do żeberek, ja to tak nazwałam żeberkami, to robicie w 9 okrążeniu, robicie prawe oczka, w 10 okrążeniu robicie lewe oczka. 11 prawe, 12 lewe i tak dalej. Ja będę z Wami dzisiaj dziergała dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe zdejmujemy i przed raportem mamy 3 oczka prawe. 1, 2, 3. Rozpoczynamy pierwszy raport. Narzut. Kolejne 3 oczka razem musimy przyrobić razem ze środkowym na wierzchu, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki dwóch pierwszych oczek, ale tu od lewej strony przenosimy te oczka bez przerabiania z lewego na prawy drut, odwracamy prawy drut w stronę lewego i nakładamy z powrotem te 2 oczka. I teraz wsuwacie pod te 3 oczka Wasz prawy drut
pod tylnie ścianki, przeciągacie włóczkę i to środkowe oczko leży na wierzchu. Robicie jeden narzut, następnie mamy znowu trzy oczka prawe. Kolejny raport, narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu znowu. Narzut i trzy prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie macie tylko oczko brzegowe, które ja przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i drugi rząd przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Robiąc w okrążeniach, robicie wszystkie oczka w parzystych okrążeniach na lewo. Tutaj robicie w rzędach narzuty na lewo też, w okrążeniach na prawo, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę tego narzutu. Ostatnie oczko na lewo to jest oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę. Jesteście teraz w trzecim rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy trzy oczka przed raportem. Robimy jeden narzut, trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu i narzut. Rozpoczynamy pierwszy raport, trzy prawe, raz, dwa i trzy, narzut trzy razem ze środkowym na wierzchu i narzut. Drugi raport, raz, dwa, trzy, prawe, narzut, trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu, znowu pod tylnymi ściankami, narzut i po ostatnim raporcie robicie tylko oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i czwarty rząd przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Rząd piąty, oczko brzegowe i przed raportem mamy trzy oczka, które przerabiamy na prawo. Rozpoczynamy raport. Narzut, kolejne trzy oczka przerabiamy razem pod tylnymi ściankami z tym, żeby środkowe znowu leżało na wierzchu. Jeden narzut, trzy prawe i powtarzamy. Narzut, trzy razem ze środkowym na wierzchu. Narzut, trzy oczka prawe. I po ostatnim raporcie robicie tylko jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. To był piąty rząd, szósty, przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Rząd siódmy. Siódmy rząd jest identyczny jak trzeci, jak widzicie, oczko brzegowe i przed raportem narzut, trzy oczka znowu razem i narzut. Pierwszy raport, trzy oczka na prawo, narzut, trzy razem, pamiętajcie o tych narzutach, dobrze? To jest ważne, bo później będziecie mieli za mało oczek. I narzut. Drugi raport, trzy prawe, narzut, trzy oczka razem, narzut i u mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i ósmy rząd parzysty przerabiam wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w dziewiątym rzędzie i od tego rzędu rozpoczynamy już ścieg francuski. To znaczy po oczku brzegowym przerabiacie do końca wszystkie oczka na prawo. Ostatnie oczko jest oczkiem lewym. Odwracacie Waszą robótkę i jesteśmy w dziesiątym rzędzie. Tu one schodzą z drutu jako lewe, ale my przerabiamy je znowu wszystkie na prawo.
brzegowe na lewo, odwracacie robótkę i robicie jedenasty rząd, znowu wszystkie oczka na prawo. I ja już ten rząd teraz zrobię do końca prawymi oczkami i już w 12 rzędzie zakończę, bo tak jak Wam na początku powiedziałam, Wy możecie sobie tutaj ten kawałek sami regulować. Albo robicie szerszy ten odstęp pomiędzy tymi głównymi raportami, albo węższy. To już tylko i wyłącznie zależy od Was. I tak, 12 rząd kończę, a więc tutaj robię już wszystkie oczka na lewo. Tak. I jak zakończycie ten 12, 14 czy 16 rząd, zależy ile chcecie mieć tych rzędów tego odstępu, to rozpoczynacie znowu Waszą robótkę od początku, to znaczy kolejny raport rozpoczynacie znowu od pierwszego. Popatrzcie, tak to by wyglądało, jeżeli zrobicie tylko jedno to żeberko. Tu były dwa, natomiast tutaj zrobiłam trzy. I sami sobie wybierzcie, co Wam się bardziej podoba. Mi się wydaje, że to w sumie i jedno, i drugie, i trzecie ładnie wygląda. To tylko chodziło mi o to, żeby tutaj ten odstęp był. Dziękuję Wam serdecznie za to, że gościliście znowu na moim kanale. Oczywiście będę się znowu cieszyła, jeżeli do mnie zawitacie. Lato się jeszcze nie skończyło, a więc jeszcze będą wzory letnie. Życzę Wam miłego dnia i zostańcie zdrowi. Do usłyszenia, cześć.